proszę Państwa. Dzisiejszy wieczór jest dla nas wszystkich wieczorem szczególnym. Wieczorem, którego śmiało możemy określić jako przeżycie święta. Wielkiego, wspaniałego, głębokiego święta. Spotkania z osobą wyjątkową. Ksiądz Jan Twardowski. Jego poezja, jego przesłanie, jego teologia życia. Możemy powiedzieć, że jest to takie franciszkańskie spojrzenie, gdzie jego doznanie Boga w drugim człowieku, w tym, co nas otacza, jest doznaniem transcendentnym, niezwykle głębokim, budującym nas samych, naszą codzienność. I więc to spotkanie dzisiejsze będzie tym właśnie spotkaniem otwartym na drugiego człowieka, na miłość, na brata słońce, na siostrę wodę. To otwarcie niech się dokona w każdym z nas. Taki jest cel, tak jest przesłanie tego koncertu. A za nim stoi druga osoba, również wyjątkowa i szczególna. To jej interpretacja, jej wybór i jej duchowe spojrzenie. Weronika Korthals. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa już na drugim koncercie z cyklu Kwartały Sztuki w gminie Pucuk. I tak się myślę, że dobrze składa, że opieramy te spotkania muzyczne na osobach, które wyszły z tej gminy, z naszej ziemi. Może to pojęcie gmina tu w tej chwili nas ogranicza administracyjnie natychmiast, ale my przeżywamy te osoby i ten fenomen artystyczny właśnie z miejsca pochodzenia. Pierwszy koncert to pani Anna Asmus i jej goście. Drugi koncert to Weronika Korthals i on, Jan Twardowski, ksiądz Jan Twardowski. Ale za tym tytułem on, i muszę to powiedzieć, stoi ten on bezimienny, ten jedyny Bóg, Chrystus, on w Trójcy jedyny. Dopiero ta transparentność jest uczytelniona w słowach poezji Jana, księdza Jana Twardowskiego. Miło mi powitać na tym koncercie pana wójta gminy Pucuk i niech to powitanie pełne emocji będzie skierowane do wszystkich Państwa. Weronika Korthals z zespołem. Z
Dzisiejsze utwory, które Państwu zaprezentujemy, pochodzą właśnie z tejże płyty. Płyta ukazała się w czerwcu? W czerwcu, na przełomie czerwca i lipca, także jest to taka gorąca świeżynka. Wszystkie utwory skomponowałam wspólnie z kolegą klawiszowcem, z Mirkiem Hałędą. Oczywiście komponując, najważniejszy był dla nas tekst, a teksty księdza Twardowskiego są przepiękne, o miłości, o wierze, o nadziei, więc one nas kierowały, w którą stronę podążać. Mam nadzieję, że część z Państwa będzie miała ochotę zabrać nas ze sobą do domu. W postaci płyty będzie taka możliwość. Płyty mamy ze sobą. Płyta on. A teraz dla Państwa kolejny utwór z tej płyty. Żal, że się za mało kochałam. Żal, że się myślało o sobie. Żal, że się już nie zdążyło. Żal, że było za późno. Choćby się teraz pobiegło, w przedpokoju szurało. Niech swą serce osobne w telefonie szukało. Słuchem szerszym słowa. Wszystko już potem zamarło. Choćby się ze wypłakało. Wszystko już potem zamarło. Choćby się ze wypłakało. Choćby się chciało ostrzec, że pogoda nie stała.
I oczywiście z przyjemnością zagramy. Szymon podpowiada, że żeby było sprawiedliwie, to zagramy o sprawiedliwości teraz. Gdyby każdy miał... Chcesz mi moje kwiatki? Nie. Nie oddam. Dziękujemy bardzo, to naprawdę piękne jest. Chyba zawsze pozostanie w mojej pamięci, że w mojej rodzinnej gminie Kłodzko tak pięknie zostaliśmy przywitani. W tym roku ksiądz Jan Twardowski obchodziłby swoje setne urodziny. Więc taki hołd do księdza Twardowskiego, płytą on złożyliśmy. Teraz gorąco zapraszamy, żebyście zaśpiewali z nami o sprawiedliwości. Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie był potrzebny. Zapraszamy. Dziękuję za wszystko. Nie równi potrzebuje.